Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy dosłownie przy miejscu łaski, które jest, można powiedzieć, na brzegu jeziora. Tego tutaj i tak, to naprawdę wszystko, co mogę powiedzieć. Jak widzicie, mamy kosę. Zgodnie z obietnicą, proszę, macie tutaj skrzydła, tam kosę plus 3. Stwierdziłem, że tak, jeśli mamy to wszystko, to lepsze, czy to plus 3 było sensownie. I tak samo jak w poprzednim odcinku to zaszło, mamy też naszą uczy katany i zakrzywioną pałkę na plus 6. I tak się będzie, więc właśnie będę prezentować bronię. Jednak ze względu na zasługi, jakich się dokonała kosa w poprzednim epizodzie, dzisiaj to ona będzie naszą główną bronią. I zobaczymy w ogóle, jak się sprawuje, bo powiem szczerze, jeszcze... Wow. Chciałem powiedzieć, że jeszcze się aż tak szczególnie tym nie bawiłem, więc no... Ale widać, że jest mocna. No. Dobra. Za to mogę powiedzieć, że dużo się bawiłem Uchigataną i fajnie się nią morduje. Że tak to trochę mocne słowo użyłem, ale no. A trolle. No na nich też wyfarmiłem sobie, jak widzicie, dosyć dużo run. Na obecny moment. I też te wszystkie runy potrzebne do ulepszenia i tak dalej. No ale dobra, mniejsza z tym. Wsiadamy na konia, na torrenta, strugę, czegoś tak. Nie pamiętam nawet, jak się do końca nazywał. No i lecimy po prostu. Po nieznanemu. Zwiedzać, szukać, odkrywać cokolwiek. Może zamordować olbrzymą krewę. Te. Fajnie było, gdybym zdążył się w ogóle ruszyć, zanim ona mnie zabije. No cóż. Bez znaczenia teraz, kiedy jestem już martwy, ale tak. No, rozumiecie. Dzisiaj dosłownie będzie takie bieganie, zwiedzanie i odkrywanie. Też powiedziawszy, nawet nie wiem, co robić. A jeśli chodzi o ten znacznik, który tam widzicie, to mogę szybko go wytłumaczyć. Znacznik ten wskazuje na miejsce, w którym prawdopodobnie jest kolejna część mapy tej lokacji. Może zauważyłem taką... Powiedzmy, że... Nie wiem, jak to określić, właściwość, że na mapie widać fragmenty następnych części mapy. Czy jakoś tak? Okej. Okay. Krewety, homar, czy co to tam jest, umiem dosyć dobrze unikać. A więc może lepiej będzie dla nas wszystkich, jeśli zostawimy go po prostu w spokoju. Tak. I skupmy się właśnie na odkryciu może jak największej ilości map. Jakichś innych ciekawych miejsc. Ej, to było wredne. Jak za pół życia mi plujesz. Nawet nie pozwalasz nic zrobić. Nie. No cóż. Ale dobra, dobra. Full focus, skupmy się. Ile w ogóle mamy swoją drogą witalności? Bo też bym tylko zastanawiał. 22 ze wszystkimi minusami. Całkiem nieźle. Ale tak, wracając. Więc no, dzisiejszy plan jest... nie bardzo prosty. Dosyć oczywisty, co to dla niektórych. Chciałbym po prostu odnaleźć... Jak to się nazywa? Odnaleźć tego, jak to się nazywa, właśnie jakiegoś bossa. Jakieś coś do zrobienia, bo no, jak już mówiłem, może nie tyle co często, co po prostu wspominałem. Jestem trochę zagubiony teraz. Przynajmniej wydaje mi się, że wspominałem, ale nie wyciąłem tego na poprzednich odcinkach, bo wprawdzie to już nawet nie wiem, co ja ostatecznie wyciąłem, a co nie. W odcinkach, ale no mniejsza. Więc no. A, halo, jedź, jedź, postać, nie umieraj. Nie mieliśmy. Ej, ciekawe, byliśmy blisko, tutaj tego akurat nie znaleźliśmy. No to teraz już mamy i mapę, i miejsce łaski. Więc jej mam co zwiedzać, co szukać. Więc jednak faktu, że nadal nie wiem do końca, gdzie powinniśmy iść. I tak, pod Grodzie Akademii, tutaj już mniej więcej byliśmy i... Grodzie Akademii, okej, tu mamy jakieś trzy... Czy ten są z palców staruchy? Tam też ją mamy. Tu był ten. Ale inne rzeczy. Dobra, może po prostu rozwiedzajmy to pod Grodzie Akademii. Ładniej. Może coś tutaj nawet będzie. Oczywiście poza tymi stworami, których w sumie powinienem nie ruszać. Z względu na respekt, jaki mam do nich za to, że dał mi pałkę, która... No, widzieliście w poprzednim odcinku, jak okazała się cenna. No, ale z drugiej strony to są wrogowie, którzy będą przykrzeć życie, jeśli ich zostawię. A ja jedno, czego pragnę, to naprawdę robić postępy w tej grze. Na spokojnie i tak dalej. I okej. Okay. Te duszki. Na jedno ciachnięcie.
Całe szczęście. Tak, osobiście jeszcze tak mogę dodać, że w sumie jak patrzę teraz na tą kosę, nie wydaje się aż taka szybka jak u tego MPC-a. Więc da, pewnie ten MPC miał jakieś dziwnie przyspieszone ataki. Ale tak. Tym mimo wszystko nadal jest to w miarę szybka broń i nie podobają mi się te małe kraby. I maluchy oznaczają też, że gdzieś duży jest w pobliżu. Okej. No i dobiją, oczywiście. Oczywiście, bo jak mnie uderzy taką pałką, to nawet nie mogę się ruszyć. Hej, typowy pech. Mój. No i też to, że nie ogarniam. Zmieniam broń co 5 sekund, co też trochę utrudnia nauczenie się mu w secu. Jak z tego korzystać? Nie, nie, nie siadaj. Ja łopię jeden. Na koniu. Dojedziemy, tam nie powinno być zbytnich opóźnień. W ogrodzie w sumie coś skrywa, to nawet nie wiem. No dobra, są jakieś przedmioty chyba. A nie, dobra, to jest tylko etuszek i kraby. Nie powinienem ich ruszać, bo pewnie jakiegoś mega kraba zaraz wkurzę, ale... Albo nie. I... Tam też nie ma przedmiotu. Też nie ma przedmiotu, to oczywiście było jakieś dziwne odbicie się... Nie wiem, światła od lustra. Chyba jakiego lustra znowu. Mniejsza, skupmy się po prostu na tym. Halo, co to ma być? Naprawdę? Naprawdę, czy umarłem od... Nie. Tutaj tylko sam po prostu totalnie, jak ja nie umiem grać. Ja mam swoją taką dziwną broń. Fajnie byłoby ją zdobyć, ale... na życie, jak jest taka dziwna, to nie dla graczy. No i dobra, po raz kolejny śmierć, po raz kolejny wszystko i... No. Szczerze powiedziawszy, w tym odcinku raczej nie spodziewajcie się, że będę dużo wycinał czy coś, bo... Na prawdzie w świecie, jak nie wiem, co mam robić, jak mam robić i tak dalej, to jeśli będę wycinał, to będę musiał potem 2 godziny się siedzieć, żeby cokolwiek wam zrobić, o tak. Chociaż trochę łatwiej sobie życie w ten sposób, że no, nawet jeśli będę powtarzał w kółko jakieś takie te same śmierci czy coś, to będę, wiecie, miał załatwione. Bo tam ostatnio miałem właśnie jakiś cel, wiedziałem, co robić. Odcinek był pocięty bardzo, nie pamiętam, ile wyszło. Ale mogę powiedzieć, że osobiście nagrywam prawie 2 godziny, więc no. No dobra, 2 godziny to może przesada, ale z 1,5 co najmniej. No, a teraz, jak widać, pełno wrogów, wszyscy mogą mnie zabić lada moment. Ja moimi atakami nie trafiam, a jak już trafiam, to i tak zostaje mi najczęściej przerwane. Może lepiej by było, gdybym wrócił do pany. Dobra, ich jeszcze ubiłem tutaj z kosy, dwuręcznie trzymanej. Albo nie. Ale zaraz zobaczymy, jak w sumie, jak katana sobie poradzi. A ona będzie niżej. Nie. Jednak wyżej. To znacznie wyżej. Błąd zrobiłem. Spore, że to, tam się skupiłem na tym, żeby zmienić sobie właśnie broń na katanę podczas starcia. No cóż. Nie spodziewam się, żeby było aż tak dobrze jak z kosą. Jeśli chodzi o moje osobiste przekonania. Okej, okay, może być też fajnie, może być szybciej. Nawet powinno być. O, dopiero teraz zauważyłem, że to w sumie jest skrzynka. No tak, widzicie, no, totalna różnica w tym wszystkim, ale katanom jednak się przyjemniej trochę macha. Jakieś śmieciowe mopki. Może na bossów będziemy kosę brać czy coś. A tutaj co mamy? Książka z przepisami Mistrza Błyskamieni 4. Dobra, dobra. Książki są tutaj. Tego typu... Okej, to jest tutaj, to daje magiczny garnek ze sznurkiem, smar do tarczy. A, smar do tarczy, mówicie? Jest smar do tarczy. Okej, wzmacnia zdolność, zwalnia się negację wszelkich obrażeń. Upina srebrnej łzy. Nie wiem, gdzie znaleźć. Znalezienia w wiecznym mieście i jego okolicach, okej. Problem w tym, że nie znam żadnego wiecznego miasta, ani jego okolic, więc tak ciężko będzie. I teraz jeszcze, kiedy jesteśmy w tej sytuacji, zobaczmy, jak sobie będę radził przy użyciu katany i moich wzmocnień błyskawicowych. Nie, dobra, nie widzę wielkiej różnicy przeciwko nim przynajmniej, więc okej.
Może jeśli będzie miał się jakiegoś farta wyjątkowego w wrzucaniu obrażeń czy coś, to okej, okay, ale poza tym to nic takiego. No mogę powiedzieć, że ten ruch specjalny, ten weapon art, czy ten, jakby to inaczej nazwać, Ash of War, a w sumie też to jest dobre określenie. On za to jest dosyć mocarny, no ale tak, widzicie, katankom też się przyjemnie walczy. Kolejna grupka. Nadal nie wiem, co robić. Trudno co. Mam taką lokację, mam wrogów. Ale tak, ta otwartość świata Elden Ringa, moim zdaniem, jak jest fajna, tak, to łatwo doprowadza do tego, że mam takie uczucie, no co teraz. Okej, jak znajdziemy już, wiecie, jakieś konkretne lokacje, jak to było chociażby z zamkiem, to tam są ścieżki, są możliwości, ale mniej więcej, no, było to takie, przynajmniej dla mnie, w miarę intuicyjne. Tam tutaj bije ich. A nie podniosą swoich run? Au. Czasami moja głupota zaskakuje nawet mnie samego. Czy nie? Nie podniosły. Dobra. Na spokojniej. W sumie to teraz? Tak ich pokonaliśmy i nadal nic. To skarabeusza, dobra. To skarabeusza, to trzeba bić skarabeusza. Kluczka, robaczka, jak złotek zwał? Ważne, żeby się go pozbyć i dostać jego nagrodę, którą jest Ponury Kamień Kowalski 2. Nie powiedziałbym, żeby to była jakaś super nagroda, no bo jednak. Pamiętajcie, że raczej nie będę ulepszał tych specjalnych broni tak często. Ze względu na to, że mam... No, sporym aspektem mojej postaci jest jednak posługiwanie się cudami. Nawet rozwijając inne statystyki, prawdopodobnie wiary zawsze będzie miał więcej, więc tak. Ostatecznie jednak to zmienia dużo i taka katanka piorunem na niej prawdopodobnie będzie często skuteczniejsza od tych broni specjalnych. Nie będę się kłócił, że zawsze czy coś, tędy droga. Ale wiecie chyba, o co mi chodzi, więc o wszystko. Broń specjalne, jak już będę ulepszał, to muszą być jakieś takie o szczególnej wartości. Jak na przykład kosa, którą... Można powiedzieć, że nawet nie tyle co chciałem, co... Ulepszyłem za to... No... Zresztą co ja gadam. Jakieś takie tajemnicze półsłowa, no... Za to, że po prostu pozwoliła mi zrobić skoki, które mnie zabijały w innych możliwościach. Więc to też nie jest tak, że ona sobie na co zasłużyła tak w pełni jako broń, czy to, że chciałbym ją jako broń, ale... Wiem to tak... Części dla oddania honoru czemuś, co pozwoliło mi w spokoju zeksplorować lokację w pełni. Wiecie, tak, żebym potem tego nie żałował. I dobra, tutaj mamy trupki. Okej, okay, czyli żeby tutaj coś pozwiedzać, potrzebujemy świętej broni. Okej. Okay. Łatwiej byłoby tutaj, wiecie, zginąć teraz, pozwolić po prostu... Nazywa... Runą wyznaczyć miejsce, ale nie, ja taki nie jestem. Będę się męczył, ale ja ich pokonam nawet i bez tego. Bez tej świętości na broni. Przy okazji pewnie lepszym wyborem też byłoby maczuga od katany. Ale tak, jak już tutaj przybiegłem z kataną... Nie w takim, a nie innym stanie, no to... Okej, okay, dobra, nie było tematu. Musiałem oczywiście, jak idiota, poszarżować na przeciwnika. I sobie paść. Posąg albo ostatnie miejsce? Nie. Posąg był bliżej, to jest pewne, ale ostatnie miejsce. Jak widzę trupki, to muszę po prostu broń. Nie pamiętam, jak się nazywało. Klinga. W porządku, zakonu. Nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. I uwaga, uwaga, nie to. Odrzucę to może w sumie. Klinga porządku. Okej. Okay. Dobra. No i na przykład właśnie w takiej sytuacji, co znowu, nawiązując do tego, o czym mówiłem wcześniej, co w tym momencie na przykład nie wyobrażam sobie walczyć tą kosą, o ile nie ma jakichś właściwości święconych, co w sumie też bym mógł sprawdzić, jeśli noszącym nadal nie będziemy mieli większego obciążenia. Jedni ciężar, dobra, to można sprawdzić, jednak...
Ale dobra. Nie, dobra. Potęga jest, tylko się. Ciężko odmówić. I za dużo dobra mówię. Ale mniejsza. Aha. Teraz zobaczymy sobie na trupkach, czy ma właściwości święcone. Przy okazji. O, drzewko? Byliśmy przy drzewku? Nie, nie byliśmy przy drzewku. Dobra, super. Znowu dobra. Oj. Ale super. Będziemy mogli kolejną butelkę dać, to teraz definitywnie dorzucę sobie do butelki życia. I jesteśmy przy miejscu naszego zgonu. Okej. Okay. Pierwsze co zobaczymy, czy kosa ma właściwości święcone. Nie. Teraz kiedy już to wiemy, to pora moją kataną wzmocnioną broń porządku anihilować te trupki. Wow, i te święcone obrażenia naprawdę są potężne. Po nim. No. Pewnie był nie umniejszam potęgi osie. Ale widzicie, w takich sytuacjach jak ta na przykład właśnie, co ta kosa nie zastąpi mi brońki z nałożonym efektem świętości. Z księgi porządku, czy w jakiś inny sposób. Pamiętajcie, że mam też to. Jak to się nazywa? Mamy też to. Ash of War, czy jakoś tak, czy wiecie, to właśnie popioły wojny. Które też dają właściwości święcone. To pewno 20 sekund. Byłem buffowany w ten sposób, ale zawsze jakieś, wiecie, alternatywa, jeśli trzeba szybko święconego efektu. Osobiście, jak widzicie, preferuję rzucić tak porządną broń porządku, czy tam klingę porządku. Nie przejmować się przez następne parę minut tym, tylko biegać moich oponentów. To ciekawy był cmentarzyk, byli oni. Ale nie widzę, żeby czegoś większego pilnowali, więc chyba będę musiał już sobie jeszcze tutaj pobiegać w półkę, kółeczko tak. Tak, kółeczko, to co chciałem przekazać, czy coś innego? Chyba tak. Dobra. Jako, że klinga porządku się skończyła, to możemy teraz spokojnie wyciągnąć kosę. I zobaczymy, co my tutaj mamy. Poza tym, że chyba nic. Klinka. Obstawiam, że może to być pułapka. Ale i tak sobie ją otworzymy. Bo czemu by nie? I nie, to jest pełnoprawna skrzynia z skarbu. O, kamienny. Czyli kamiennego miecza. Dziękuję ci, gro, ale... Tak, ale... Wiesz, żeby to było teraz potrzebne? Bardziej by się przydało jakieś... Naprawdę na miarę, co dalej mam robić. Te czytające z palców, czy jakim tam właśnie, one chyba... Poniekąd tak, można powiedzieć, trochę dają podpowiedzi. Jak te staruchy czytające z palców. W sumie chyba dają podpowiedzi. Co ja wsiadam na koniak, co zaraz miałem znowu zsiadać? Nie wiem. Ale dobra. Tak, chyba. Zresztą ja już sam gadam do siebie jakieś głupoty. Ale spróbujmy właśnie poszukać staruchy czytającej z palców. Kto wie, może okaże się, że nam potrzeba. I przy okazji mamy tu teleport. Skorzystamy z niego od razu, jak mówię, i tak nie wiem, co robić. I przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Kapliczka oczyszczenia, czy jakoś tak. Tam też mieliśmy teleporta, którego nie sprawdziłem ostatecznie. Problem w tym, że nie pamiętam, gdzie ona była. I jeziorn... Jeziorna lu... Aria, czegoś tak, że nadal to coś. I jesteśmy teraz... Dobra. Mówiłem, że za dużo tego dobra, ale mniejsza. Dajmy sobie, przeszukajmy sobie to miejsce, pozwiedzajmy. Bestwa. Ważna nazwa. Tutaj równie poważni... Przeciwnicy. Są piesy. Są w sumie wilki. Ale wilki, piesy, wiecie o co chodzi. To wszystko jedno, to samo. Okej. Okay. Weźmiemy kosę w dwie łapki. Nie, żeby to dużo miało zmienić skalowanie, patrząc na to, że to ma skalowanie S siłą. Ja mam 13 tej siły. Plus 3 z tamtego, wiecie czego? Na plecach mamy jakiegoś czardzieja? Dało wcześniej? A,
Ale nie widzę żadnego wroga. A! Aha! Bardziej taki jak zawsze, tylko że teleportujący się. Wow! Postarali. Też powinienem powiedzieć, chyba nie postarali. Że to jest design ten sam, tylko że z wkurzającym utrudnieniem. To dużo nie zmienia, poza tym, że denerwuje. Dobra, trzy kropki. Ach! I? Nie wiem. Li? Nie wiem, przebacz mi. Te królewskie włości zostały nam powierzone, ale nie mieliśmy żadnych szans. A, okej. Okay. Nie rozumiem za dużo. Jednak się tym nie będę przejmował ani nic, po prostu... Ja widzę cię, jełopie. Okej, okay, sporo was tutaj. Pojedynczy byłby groźny, tak jak się ich zgromadzić z kilku. Trafię wkurzać, muszę przyznać. Dobra, pozbyliśmy się go. Tylko co teraz? Te ruiny są. Jakieś ich sekrety muszą być. Poza tymi gośćmi. A, ale wydają się takie pustawe? Dobra, jednak coś jest i... Poprawiony kryształowy pączek? Co? Nie przeczytałem? Czy jak? A nie, dobra, to jest jakiś po prostu składnik. Istotnego jednak. Dobra. I znowu to samo. Ale tak, co my tu mamy więcej? Nie no, te ruiny wydają się takie... Jakie? Okej, są bardziej rozległe. Mam jakieś jeszcze pułapki. Nie, tu musi być coś większego. Kamienny świetlik i... Nie, ale skoro są takie pułapki, to musi naprawdę być coś większego w tym miejscu. Dobra. I znowu to samo zrobiłem. Ale w sumie to nawet widać te pułapki, więc nie jest aż tak strasznie źle. Zmienia faktu, że przydałoby się i tak bardziej uważać, bo jeszcze kiedyś z tego, że będę je widział, jak na nią stanę i przez to zginę. A, kolejny pies. Jeden. Okej. Nadal nie widzę żadnego przejścia więcej. Kolejny. Co tam? Wiedziałem. Dobrze. Jest okej. Okay. Możemy to wszystko. Dalej w sumie. Dalej to nic. Poza tym kałki, przez które nie ma jak przejść. Nawet jakieś głupie przejście naokoło trzeba sobie wymyślić. Nie wydaje mi się, żebym tam na koniu był w stanie przeskoczyć, chociaż... Będę sobie pluł w brodę, nie pamiętam, gdzie był ten teleport. Nie, okej, daliśmy radę. Okej. Okay. Czuję się mądre dury. I znaleźliśmy jakieś... Wydaje się, że to nie będzie chyba przeciwnik. Skoro czyta książkę, to... Chociaż okej, okay, przeciwnicy też mogą czytać książkę. Nie namierza się, więc nie jest chyba przeciwnikiem. Zobaczmy i... Look at you. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished. What brings you here? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G. E.G., okay. Once served the Carian royals.
An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old, but still able. Okej, O, proszę! Hej! Nieskończone zapasy kamieni jedynki i dwójki! On sprzedaje te kamienie. 3, 4 też ma trochę. Fajnie, fajnie. Wzmocnienie oręża u niego też normalnie. Proszę, uważaj, co? When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large compared to you, Tarnished. You don't know how hard it is not to break anything while I work. Okej, jeszcze rozmawiaj, to dobrze. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Carian royal family. Their manor lies not far beyond this point. When the Raya Lucari Academy turned on the Carians, the Knights of the Cuckoo descended on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Carians were taken off guard. But their strength had not waned, and they repelled the Knights' onslaught by conjuring an enchanted snare that remains potent to this day. That is why I say, Tarnished, don't go near the manor. Unless you wish to lie with the corpses of the heedless knights of the Cuckoo. Pewnie chcę. A, jeszcze o radzie i wysłuj mnie Blight. Okej, ciekawe, że nagle takie coś się pokazuje. On coś chyba wspominał o kowalu jakimś, ale nie jestem pewien. Najpierw zobaczymy to coś o radzie. Okej. Actually did that. Did he? Quite a rare occurrence for such a guarded soul as he. Perhaps he sensed something unusual about you. At any rate, if you're friendly with Blythe, I've something else that might suit you. No dobra, skoro nie dał, to spodziewałem się, że to będzie tutaj i... Mniejsza liczba punktów skupienia używanych przez umiejętności? Okej, ciekawa rzecz. Przyda się, wezmę sobie w sumie. Okej, za dużo tego powtarzam, ale dobrze. Weźmiemy. Nawet bym sobie z tego skorzystał, tylko no, mamy dwa miejsca. No nie oszukujmy się, dwa miejsca mam zajęte rzeczami, których nie możemy zdjąć. Bo jedno jest nam potrzebne do czarowania i w ogóle. Ja zaś jestem potrzebny, żeby władać kosą i innymi takimi rzeczami. Nie wiem, co to było, ale... Chyba jest ta pułapka. To ma być pułapką, to posłucham cię, gościu, i tam się nie zbliżymy. Pojedziemy tutaj w takim wypadku. Chociaż wydaje mi się, że ta cała posiadłość może być jednak lepszym kierunkiem. Tak więc... jeszcze tutaj ewentualnie poszukamy paru rzeczy i zaraz pójdziemy gdzie indziej. Szczury, oczywiście. Oj, nie wyciszyłem telefonu, teraz sobie uświadomiłem. Nie umie, raj. No dobra. Osa okazała się nieskuteczna przeciwko szczurkom, więc zobaczmy jak katana. Podobny rezultat, więc uznajmy, że lepszy. Tak więc no, chwilowo znowu wracamy do starej broni. Super, super. Pierwszej partii. Zaraz zobaczymy, czy będzie ich więcej. Oczywiście. I tak, nie, to jest... Ciężko mi naprawdę zaprzeczyć, jak chciałbym mieć broń, która będzie bardziej pasowała może do mojego stylu czy coś. Jeśli jest faktycznie tak... No, ciężko to odmówić, ale... Naprawdę ciężko mi naprawdę to... Plączę się za dużo tego naprawdę tym razem. Ale tak... ciężko mi po prostu... zaprzeczyć, ta katana jest potężna. Nawet zasłużyła sobie na to, żeby pójść już na plus 9. Boże. Czemu nie? Prawdopodobnie to nawet zrobię ze wszystkich broni w świecie. To jest jedna, z której korzystam tak na bieżąco teraz. A ma na tyle szybkie i płynne animacje, że wydaje się być
tyle dobra. No, potrzeba czegoś, co bije raz, a porządnie. Mamy kosę. Coś szybszego się zachce. Proszę bardzo, mamy katanę. I bardziej mi się wydaje się, że to jak, to może być ta pułapka cała. Okej. Okay. Cokolwiek. Cokolwiek to jest. Czy to jest ta pułapka, czy nie ta pułapka? Ja muszę to zrobić. Jakiś napis? Miejsce spoczynku po garzonym rycerzy. Okej. Okay. Pułki poległych, coś tam, a nie doczytam. Ale mniejsza. Rozumiem, o co chodziło z tą pułapką teraz już. Dobra, dobra, dobrze, 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 dobrze. Nie przejmujmy się tym wszystkim. Odpocznijmy. Tak, będzie najbezpieczniej. Wygląda na to, że znaleźliśmy kolejną jakąś rzecz, jakieś miejsce dla samego siebie. Super. Co my tu? Naprawdę? To co teraz? Milion palczaste ręce będą nas atakować? Nie, 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 nie. Nie, nie podoba mi się tu. Tylko do miejsca łaski. Trzeba patrzeć pod nogi, bo jeszcze tutaj tym razem ręce będą nas chciały atakować. Dobrze. Jeśli tak się bawicie, to... A, to jest mała rączka. Dobra, te małe to jeszcze są ładne. Znowu dobre. Malutkie są jeszcze ładne. I w sumie nie widać. Proszę, to dosłownie jest takie ozdoba i nic więcej. Tutaj proszę. Nie, nie podoba mi się to. Okej, czyli strzelają magią. Za tym, że też mogą nas łapać. On w miarę wytrzymałe. Ale dostaje się w nagrodę przyzwoite ilości rzeczy. Jeszcze kamienie ponure kowalskie dwójki tutaj rozdają. Podoba mi się tu. Szczerze, podoba mi się tu. Będzie wyzwanie, jest taki tajemniczość, ale... Ale tak. Podoba mi się to. Może będę lamił. Nie zaprzeczam. Pewnie zginę tu z 20 razy, jak nie lepiej. Ale ja chcę tutaj pozwiedzać. Kowal mówił mi, żeby tego nie robić, tym bardziej. Powiedzmy, że te kamyczki mnie tylko dodatkowo motywują do działania. Po prostu widzę, wiecie, kamienie do plus 2 na broń tą taką wyjątkową, gdzie plus 2 na tej broń to już jest... Nie powiem, ile konkretnie w porównaniu do normalnej. Wyślij się one. No, można łatwiej będzie to powiedzieć w taki sposób. Pomyślcie o tym tak. Normalną broń ulepszy się tutaj do 25. Specjalną do 10. Więc tak, chyba rozumiecie mniej więcej o co mi chodzi. Potencjalnie jest to naprawdę mocne, ulepszenie takie plus 2. Ciężko to przeliczyć dokładnie, bo nie jestem najlepszy w takich przeliczeniach. Wiem, że to jest proste, ale też jestem zbyt leniwy. A ilość tych wypadających tutaj dwójeczek, no, tylko mi mówi... Dobrze robisz, gościu, tak trzymaj. A, widzę cię. O, łapo. Okej, okay. Mam łapo, ciebie już widzę. Ale zanim się zajmę tobą, to tak. To będą trochę jakieś takie tak jakby... pajączki z ręki. Kolejny kamień dwójka. Zdecydowanie. Wszystkie bronie specjalne, które mam na dwójkę lepsze. Nawet nie będę myślał o niczym innym. Po prostu każdy dostanie tą dwójeczkę. Po tym dzisiejszym spotkaniu. Kolejne rączka, widzę cię. Może jeszcze nie mamy w sumie butelek, więc tak, jak tutaj padnę, no to... Jak będę zbyt ranny, to będę się polegać tylko i wyłącznie już na swoich unikach. Ja, żeby teraz było lepiej. Znacznie. Ale tak. Damy radę. Kolejna dwójeczka. Co ciekawe, tylko dwójki mi wypadają. To jest... Znalazłem kolejny kamień dwójki. I... A, błyskamienne świetliki. Dobrze. Jest fajnie.
Modujemy atak. I wow. Kolejna dwójka. W sumie czego ja się spodziewałem? To jest chyba jedna rzecz, którą tutaj przeciwnicy upuszczają. Zostało tylko jedno, patrzeć pod nogi, żeby nie wpaść na żadnego i... Kolejna dwójka. Nie, to... Okej, na szczęście małe, jak wychodzą spod ziemi, to nie mogą zranić. Ale wracając, chyba nie pozostało mi wiele... rzeczy do zrobienia, jak tylko teraz... sobie tutaj na spokojnie zwiedzać i cieszyć się tym wszystkim. I... chciałem powiedzieć, nie umierać, ale tak, skupiłem się za bardzo na tutaj czymś takim i jednak zginąłem. To w sumie może być dobrą odmianą, jako że teraz mogę bezpiecznie butelki przepisać. Lepiej. Bo wiecie, no, z tymi butelkami to też nie jest najlepiej u mnie. Dodaję odnóg do butelki trzech nasion. A, chyba mamy? Nie, mam dwa. Chociaż to zrobię teraz 4-4. Ta jedna dodatkowa na życie może być na pewno po prostu bardzo potrzebna. I jeszcze, póki jeszcze pamiętam, to też wzmocnienie. Święte łzy, bo też mieliśmy. Okej. Okay. Popioły wojny nie ma co zmieniać. Niesamowity eliksir. Mamy jakieś lepsze tutaj. O, to jest regeneracja. O Jezu, jestem idiotą, o tym zapomniałem. Tutaj mamy zwiększa energię. Mocniej modowane ataki to nie. Niegły znaczy część obrażeń. Kuszące, ale... spasuje póki co. Chyba można tutaj... na wstępie od razu wezwać sobie duchy. Muszę przyznać. Aczkolwiek odpuszczę. Nie czuję potrzeby. O... dobra. No i straciłem duszę. Trzymam w sumie runy. Nie wiem, ile ich było. Nie, żeby to była wielka sprawa. Jak mówiłem, dla mnie tracenie tutaj... powiedzmy, że nie jest problemem. Tak długo, jak to nie są jakieś ilości, wiecie, kolosalne. A póki to jest w pojedynczych tysiącach, tam do kilkunastu tysięcy, to można to szybko na trollach odrobić. My weźmiemy sobie może wilki. Nie wiem, czy są dobrym wyborem, ale tak czuję, że mogą pomóc. A, i w ogóle te ręce można było tam zauważyć wcześniej. Nawet jak wrzucę piorunem, to zareaguje. Dobra, wniosek numer jeden. Ręce reagują na pioruny. Też nie są jakieś super podatne. Właśnie, dobra. Nie ma co tutaj mówić o podatności, to jest po prostu ich ogrom hapeków. Przemawia tutaj o tym, że w sumie ta liczba to jest takie... w sumie prawie że nic dla nich. Tak, patrzę na to, ile oni mają HP, to nie ma co się dziwić, że w sumie takie... to było dziwne. No ale wracając, nie ma co się dziwić, że właśnie takie, powiedzmy, 200 parę obrażeń od gawicy niewiele robi. Ale tak, skoro i tak już upadłem, zostawię sobie nadal błyskawicową i świętą broń na wypadek, gdyby była sytuacja, w której będzie to potrzebne. A póki co bym zmienił może jedno zaklęcie. Błyskawice bym sprawdził może zamiast błyskawicy właśnie czarny płomień. Wydaje mi się być to sensowne, patrząc na to, że te rękawice, tak, rączki mają dużo hapeków. To może, wiecie, kto wie, czarny płomień będzie skuteczny. O ile dorzucę, bo pamiętajcie też, że płomień ma mniejszy zasięg niż właśnie błyskawic chyba. Hit i... nie, no okej. Okay. Bije więcej przez te procentówki, ale nie powiedziałbym, że jest lepsze. No, jeszcze sobie padłem od razu przez moją głupotę. Nie, dobra, nie było sensu. Lepiej zostać przy błyskawica, a tamto miejsce w ogóle spasować. No. I pomału też powinniśmy kończyć epizoda. Patrząc na licznik, tak więc... czy da się tutaj jeździć na koniu? Nie można. Niekulturalne i dlatego nie mogę, rozumiem. To ominąć. I ominięcie tamtego nie triggeruje tych łapek.
Super, jeśli chcę to podnieść, a bardzo chciałbym to podnieść. Wiecie, dlaczego nawet? To co mnie to interesuje. Kamil Kowalski 2. Zdarzałem swoje życie dla byle Kamyka Kowalskiego 2. Nie, nie. Nie. No cóż. Teraz wiać. No łatwiej pewnie było mi i tak zginąć i się nie przejmować niczym. Ale tak, wolę wiać. Mam nadzieję tylko, że nie wpadnę na jakąś wielką łap. Wiem, że wpadł, oczywiście. I w sumie to jest chyba niedaleko miejsce, na którym ostatnio padłem. O, tak, dobra. Są tam jakieś drzwi swą drogą. Więc tym razem zamiast skupiać się na tych ronsiach, to może po prostu pobiegnijmy przez drzwi. Nie wiem, co tutaj będzie. Fajne. Duch do posłuchania, dobra. To rozruszam ducha. Trzy kropki, jak zawsze. Pani Rani, długo na ciebie czekaliśmy. Modlę się o szybkie odnowienie twojego rodu. Niech księżyc w pełni oświetla Karię. Przy okazji tutaj lampka, tak? Bo to chciałem, się zaczęło robić i... Jakie szczątki. Kamil Kowalski 4. Miło. Oraz miejsce łaski. No. Dobra, to w sumie... Można byłoby zakończyć epizoda. No by nie, tak, dobry pomysł, dobre miejsce. Ale nie, bez przesady. To nie w moim stylu tak kończyć tak szybko. Okej, ostatni odcinek wyszedł krótszy. Ale tak, no wiecie, że ja lubię tutaj się porządniej pomęczyć czy coś. Jak już niewiele się udało zrobić przez takie bieganie w tej wewte i umieranie często, to tym bardziej. Rękawice z Raj... Lucarii. Mamy tutaj jakichś takich wrogów, nie są jakoś szczególnie groźni. Mają te swoje niby ataki, to takie... Nie wiem jak to nazwać. Oj. Mają mocną postawę, czy posturę, nie pamiętam. Ogólnie poise na Englisha. O czym warto pamiętać, jak będziemy się z nim bić. I nawet będziemy się bić jeszcze przez chwilę. Bo chcę po prostu, wiecie, zobaczyć do końca to prowadzi, chociaż trochę. Wątpię, żebym tutaj, wiecie, osiągnął jakieś wielkie sukcesy. Pewnie będę ginął tak jak teraz. Bardzo często i w ogóle. Chociaż dobrze, no. Z tą kosą to i tak nie jest źle. Po prostu będę wystarczająco mobilny, no to... Kosa pozwoli mi tutaj przezwyciężyć większość oponentów. To dosyć... w tym tempie. Tak. Porządny łyk. Sturki. Można lecieć dalej. Jest tam przejście dalej w sumie. Aha. Dobra. Dobrze. Jak widzę tam przejście do jakiejś wieżyczki dalej, co zamiast tego? Chodźmy w bok. Może to są jakieś znajdźki? Ale nie zapowiada się. Można tam spaść niżej? Chyba się da? Nie wiem. Zaraz się sprawdzi ewentualnie. Ale zanim to jeszcze... musimy... sprawdzić, czy tutaj, wiecie, nie ma znajdźków. Znajdźki to najważniejsze, co jest. Jakieś kamyczki? Łuk runiczny. Oj, gro, wiesz, jak mnie zadowolić. I to tak porządnie. Żeby nie było, nie aktywuję go jeszcze. Ale tak, gra wie, jak mnie zadowolić i... Wydaje mi się, że tak da się tutaj przejść. Tamtędy chyba można dojść też tam, gdzie ja myślałem, żeby iść. A, tak, faktycznie, dobrze. Czyli... Dobrze kojarzyłem, ale zanim tam, to jeszcze jest tutaj drabinka. Więc drogi postaciu, proszę mnie zjechać tą drabiną, zobaczymy, co my tu mamy. Poza pewną śmiercią znając życie. Okej, są drzwiczki. Pewnie te drzwiczki były zamknięte wcześniej. To sprawdzimy później i... Jakieś żuczka. A tutaj co mamy?
Miecz nocy i ognia. Zapowiada się ładnie. Ale zanim to, to muszę tutaj poszukać żuczka, bo ja go słyszę. Mam, widzę żuczka. Musimy go teraz tylko ubić, zanim oni ubią nas. Karijski przebijak. Jakieś zaklęcie. Ale akurat było widać, że to będzie zaklęciowy żuczek. Taka bardziej niebieskawa poświata. Biegamy w miejsce bezpieczne od łap. I zaraz zobaczymy, co są w ogóle za rzeczy. Wiecie, bo to może być coś ciekawego. Wyglądać ten karijski przebijak i... Dobra, i ten miecz też w sumie. Ale karijski przebijak. Chcę zobaczyć, wiecie, opis. Bo w tych opisach zaklęć są naprawdę ciekawe rzeczy ukrywane. Przebicie wrogów magicznym wielkim mieczem. Czyli to jest chyba coś tego typu, jak mieliśmy, tylko że to jest takie do dźgnięcia. Dobrze. Przeciwko samotnym jeźdźcom. Ciekawe. A jeśli chodzi o sam mieczyk, gdzie on jest? Tutaj i... Okej. Wymaga inteligencji i wiary. I dobrze, co my tu mamy konkretnie? Legendarny miecz i skarb karyjskiej posiadłości, jeden z legendarnych oręży. Astrologowie, którzy poprzedzili czarodziejów, osiedlili się na szczytach gór, które prawie dotykały nieba i uważali ognistej olbrzymi za swych sąsiadów. Unikalna umiejętność, postawa nocy i ognia. Trzymaj miecz w poziomie i przygotuj się do użycia magii. Następnie wykonaj zwykły atak, by rzucić nocną kometę, albo wyprowadź silny atak, by zamieścić pomniami do przodu. O. Wow, ładne. To jest typowy jak na mieczyk. Co robi? Pchnięcie albo... Pchnięcie. Niestety się nie przekonamy na razie, bo nie mam statystyk. Ale okej, jakiś taki porządniejszy miecz znalazłem. A skoro pisał coś o jakimś legendarnym czymś, to pewnie to jest, wiecie, jedna z jakichś takich, powiedzmy, broni specjalnych, bo chyba? We wszystkie specjalne, które miałem, to pisało coś o tym, że to jest jakieś legendarne? Tak mi się wydaje. Aż sprawdzę przy kosie. Nie. Dobra, ale wydaje mi się, że jeszcze gdzieś miałem coś o jakimś legendarnym. Ale dobra, mniejsza. 47 minut to... O, jeszcze można coś tutaj porobić. To teraz parter posiadłości. Parter posiadłości? Dziwna nazwa. W szczególności, że to chyba było na piętrze. Tak mi się wydaje. Chyba? No tak. Myślę, że to nazywałem parterem. Ale dobra, skoro sprawdziliśmy tą ścieżkę jedną, nie było tam nic ciekawego. Obecny moment. Chociaż miecz jest co najmniej intrygującym bronią. Jak tak się czyta jego opis. No i te wymogi. 24-24 to jest ciężkie do osiągnięcia. Znaczy, no, jeśli byśmy skorzystali z opcji tego całego resetu, to 24-24 może nie będzie aż takie trudne do osiągnięcia, chociaż to będzie musiało być kosztem innych statystyk. Aż skłania do myślenia. Może warto by było. A jak chwilę, tam byliśmy ostatnio. Więc tutaj... Tak, tutaj mnie jeszcze nie było. Oczywiście na drodze będziemy tutaj pozbywać się duchów? To są duchy jakieś takie jakby? O nie, nie podoba mi się to, jak daleko ode mnie się pojawił. Teraz raz, dwa, trzy. Unik, idealnie. Unik. Ciekawe, za plecami też coś mam. Podoba. Trochę tego dużo. Tak, nawet trochę dużo cosiów. Całe szczęście jakimś tym to przeżyłem. No chodź. Dobra, raz, dwa, trzy. Okej. O, tutaj od pleców w ten sposób. Sprytne, ale się nie dałem. Na szczęście. Znajdźki. Nagolniki. Bełt ze przysiężonego. Zwykły bełt. Okej. Tam jest jeszcze jeden. Na nich nie testowałem chyba działania mojej magii. No w sumie nie. Ale dobrze, odpuśćmy sobie na razie. Zamiast tego po prostu skupmy się na tym, żeby go unicestwić i przeżyć. Mam tutaj miecz zaprzysiężonego oraz bełt. Ciekawa rzecz, że w sumie wypada z nich to samo co z tych od
Godricka. To niewielka różnica, że to jest zbroja Rey Lucarii, czy jakoś tak. Czy Lucarii, mniejsza. Aż takie szczególiki. Zamiast zbroja Godricka. Poza tym to jest w sumie bardzo naprawdę podobne. Ale okej, okay, nie przejmujmy się tym teraz. Coś tu leży, nie. Tutaj też nie. Po prostu idźmy przed siebie, zobaczymy dokąd to prowadzi. Poza naszą śmiercią, rzecz jasna. I tak, chyba zaraz trzeba będzie naprawdę kończyć, bo już 50 minut. No ale tak, ze przygody, rozumiecie, mam nadzieję. I zabiorę nas tu gdzieś wyżej. No, oczywiście. Jakąś wieżę zegarową czy coś. Nie, nie jest to wieża zegarowa. Ani z tego typu. Ale widzę miejsce łaski, więc... Tak, no. W tym miejscu już na pewno kończymy. I tak wystarczająco dużo nowości odkryłem. Wow. Nie, to ta lokacja jeszcze... za bardzo się połączę, ale coś czuję, że jeszcze będzie ściągnęła przed nami apki, co tak. Ja z moją wspaniałą nową kosą. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak, w następnym odcinku zwiedzam tutaj dalej. Odcinek, rzecz jasna, o ile mi się uda wszystko załatwić prawidłowo, będzie no już jutro. A póki co to tyle. Dziękuję. Trzymajcie się, no i hej, hej.